Tani, a dobry steak. Z tego co testowałem, najlepiej sprawdza się antrykot. Nie polecam części krzyżowej i roast beefu. Steak powinien mieć grubość przynajmniej 2 cm. Przyprawione mięso pakuję do torebki strunowej i odkładam na godzinę. Na każde 100 gram mięsa daję około litra wody. Cała zabawa z sous vide polega na otrzymaniu odpowiedniej temperatury. Najprościej zagotować wodę, a później do gorącej wody dolewać zimną, aż temperatura będzie 52-53 stopnie. Akurat mi udało się dolać za dużo wody i temperatura spadła poniżej 50 stopni. Wtedy można włączyć palnik na maksa i poczekać, aż temperatura podniesie się do tych 52-53. Zanurzam torebkę w wodzie po to, żeby pozbyć się nadmiaru powietrza. Nie chodzi o zrobienie próżni, ale o to, żeby folia lepiej przylegała do mięsa. Przelewam wodę do lodówki turystycznej, bo dużo lepiej utrzyma ciepło niż garnek. Mięso powinno leżeć w wodzie około 45 minut, ale jak poleży dłużej, to nic mu się nie stanie. Ja zostawiłem na jakieś 56 minut. Ale jakbym o nim zapomniał, to też spoko, bo temperatura mięsa nie będzie nigdy wyższa niż początkowa temperatura wody. Co znaczy mniej więcej tyle, że nigdy nie zrobi się szare i skapciałe. Steka po wyjęciu trzeba osuszyć, żeby się równo obsmażył i żeby olej nie pryskał. Wlewam tyle oleju, żeby pokrył całe dno patelni. Przykładam rękę na odległość 2 cm, żeby sprawdzić, czy olej jest mocno rozgrzany. Jeżeli mnie parzy, to znaczy, że można kłaść mięso. Steak leżał jakieś 50 minut w gorącej wodzie, więc jest perfekcyjny w środku. Jedyne co zostało, to go obsmażyć, więc smażę po 10 sekund z każdej strony. Najlepiej ze stoperem w ręku. Bardzo ważne, żeby mięsa nie smażyć za długo, bo zrobi się szare w środku. I cała ta zabawa z sous vide na nic. Lista sprzętów i składników pod filmem.